11 modyfikatorów, 10 zadymiarzy połączonych w pary i skrzynki, z których zamiast Power Cubesów wypadają hyper do ładowania. Oto igrzyska śmierci w Brawl Stars. Dzisiaj rozegram kilka meczy wszystkimi zadymiarzami, którzy mają dostępne hyper do ładowania i sprawdzimy, która z postaci najlepiej sobie poradzi w igrzyskach śmierci. Ale zanim zaczniemy, ogłośmy wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te 5 osób, które wam się w tym momencie wyświetla, zgarnia skin do Guardarico. Odezwijcie się na mój e-mail, a ja wam podeślę taki specjalny kod, który dostałem od Supercella, który wpiszecie i odblokuje wam się skin. Pamiętajcie, że przed każdym zakupem gemów nie zapomnieć wpisać kodu FAREL. Dzięki każdemu za wsparcie. Pierwszą postacią, na której posiadam hyper doładowanie, jest Colt. I on kwalifikuje się do Igrzysk Śmierci. Czy wygra? Sprawdźmy to. Weźmy jakiegoś fajnego skinka, na przykład Mrocznego Anioła Colta. No to lecimy. Startujemy z lewego górnego rogu. Jesteśmy w drużynie z panem Bo. Okej. Bu od razu będzie mógł atakować z min, więc tak troszeczkę słabo. Wolałbym jakąś inną postać, która mocniej będzie biła. Od razu mamy hyper doładowanie i ulta i uwaga. Ult! I czy dobijemy? Nie dobiliśmy. Znowu! Tak jest! Ej, ej! Okej, pięknie. Podnoszę Cuba. Pomogę mu. Niech on weźmie sobie od razu ulti. Gadżet! Dobra. Teraz gadżet nie trafiam. A, muszę uciekać. Nara, nara, nara. Dobra, bo się z kimś tutaj klepią, muszę pomóc. Dobra, z Lu się klepał. Nie, 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 nie. Bo to przegramy, dobra. Prawie nas złapał Larry and Lavery na ulti. Dobra, dostał. Ładnie. Nie ma już skrzynek z hyper doładowaniem. Ciekawe. Dawaj, 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 moje, 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 moje. Leży! Tak jest! Jeszcze skrajam to. O nie, 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 prawie mnie złapał, prawie mnie złapał. Prawie mnie złapał. Uciekam, 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 czekam na mojego ziomka. Jest mój ziomek, dawaj, bo atakuj! Mam mało HP naprawdę. I muszę się uleczyć szybko. Dobra, pomagam mu teraz. Czy bot jest na nich? Chyba tak, search! Nie, no... Najgorzej. Coltowi i Bu niestety nie udało się wygrać. Lecimy z kolejną postacią. Kolejna postać z hyper doładowaniem na moim koncie to Edgar. Weźmiemy sobie bardziej bandycki skin, Dr. Edgar. I zaczynamy. Okej, moi drodzy państwo, z kim jesteśmy w drużynie? Jesteśmy w drużynie z Serchem? Dobrze patrzę? Nie. O Boże, kto to jest? Co to za postać? A, Serch! Jejku, podwodny Serch! Zapomniałem o nim. Siema, siema, Serch. Mamy już hypercharge'a załadowanego. Teraz wystarczy podjechać kogoś. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Szukamy oponenta. Najlepiej według mnie niż tego starego. Po co ci to? Po co on to podnosi od razu? A, bo sobie nabija ulta. Dobra, dobra, kumam. Już ma czwarty poziom. Dobra, robimy to tak. Tarcza, hypercharge, soczek. Nie, źle zepsułem, 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 zepsułem. Zepsułem. Cofam się w takim razie. Muszę zabić bota. Więcej parę cubesów. Podskakuję. No leżę, no nie wierzę, nie wierzę. Uciekaj, uciekaj. Strasznie ciężko się gra tutaj Edgarem, uwierzcie mi. Myślałem, że to będzie mega OP postać, ale troszeczkę się na nim przejechałem. Biorę ten soczek. Potrzebujemy tego bota. Chodź, chodź, bocie, chodź. Potrzebujemy twoje power cubesy, dawaj je. Dobra. On ma już 5. Flower power we mnie wjeżdża, to nieźle. Leżysz, gościu. Hypercharge. I Rosa. No leżę, super. Ona ma dalej 12, przecież ona będzie nie do pokonania. Dobra, Farel, skup się. Jeszcze jest szansa. Wystarczy wyeliminować Rose i jedziemy z tematem. Kruk, 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 2, 1. Ja kruka biorę od razu. Dobra, udało się. Soczek, 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 soczek. Ja będę punktował Rose, albo nie uda mi się nawet jej przypunktować, bo jest tak mocna. Nie, no nie, wchodź, stary, co ty robisz? 7, 6, 5, 4, 3, 2, dawaj, 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 1! Jestem, 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 jestem! Spoko! Dawaj, 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 koniec! Dobra, 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 jaki mecz do samego końca! Moi drodzy, ten Serch jest mega kotem. Zostawcie do niego łapkę w górę. Wygrywamy! Pierwszy mecz w Igrzyskach Śmierci. Ale były dymy na koniec. Niesamowite. Kolejną zadymiarą oczywiście jest, moi drodzy państwo, Macy. Wybieramy, lecimy. Jesteśmy w drużynie z Cordeliusem, więc z legendą może być mocno. Cordelius, od razu sobie otwieraj skrzyneczkę. Ja tutaj w nich wjeżdżam już na miękko. Strzelam, strzelam na ślepo. O kurczę, Bonnie, 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 Bonnie. Mam. Pyk. Wjazd i wybuch. Nie, uciekła mi akurat. No nie wytrzymam. Nie wytrzymam, leżysz.
Dobra. Gasa trzeba pokonać. Z kim jest tutaj Cordelius? Z kimś walczą, muszę to... Dobra, pokonał go, super. O nie, 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 nie. Dobrze, zabrał ją za światy, kozak. Mam nadzieję, że wygra mój Cordelius. Kozak, kolejny frag, brawo. Dobra, potrzebujemy pokonać tego bota. Dawaj, power cubesy. Dobra. 6 power cubesów, całkiem już spoko. Meteoryt spadł, zrobiliśmy unik. Dobra, ja postaram się w nich wjechać. O nie, ma ona w soczek. Dobra, udało się. I łatwo! Cordelius wyczyścił wszystko. Moja Macy pokonała 2, a Cordelius 3. Czyli wcale nie było tak źle. Czas na perłę, która też jest hyper doładowana. Lecimy. Okej, jesteśmy na środku. Jesteśmy w drużynie z Melody, więc najlepszą postacią w grze. Na chwilę obecną, najmniej znerfioną. Ja od razu tutaj się udaję na środek i postaram się tego gościa pokonać. O nie, 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 nie. Zepsułem. Byłem wolniejszy. Dobra, potrzebuję cokolwiek, stary, dawaj. No atakuj tą Melody. Sięgnę go. Coś tam sięgnąłem, więc coś tam się uleczyliśmy delikatnie. Nie, wybuch, wybuch. Dobra, pękła. Biorę kolejnego hypercharge'a. Gadżet. Chodź, 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 potrzebuję cię, stary. Potrzebuję twoich power cubesów. Dobra, są moje. Kozak. 6. Hypercharge i wybuch. Bum, wybuch naraz, ale kozak. Go, 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 jeszcze wybuch naraz. Nie trafiam, nie trafiam, nie trafiam, nie trafiam. Porobieni. Perła and Mandy. Nie, Melody. Wygrywamy. Nice. Dobry mecz. Kolejną zadymiarą jest fanka Connie, czyli Colette. Lecimy. No dobrze. Ta zadymiara może być naprawdę mocna, ponieważ jej hyper atak polega na tym, że klonuje się jej ultimate atak. Lecą dwa duchy naraz i odpychają przeciwników. Jest to mocne. Spójrzcie na to. Hypercharge. Wjazd, dojazd, nie zrobiłem nic, nie trafiłem, podjechałem, dojechałem, podjechałem, dojechałem, podjechałem, dojechałem, podjechałem, dojechałem, podjechałem, dojechałem, podjechałem, co to się dzieje? Coś pięknego. I dojazd. Nie trafiam. Gadżet. Dobra, przypał, padnę, padam. Dojazd, odpycham, uciekam. Odpycham, uciekam przed gumą. Najlepszy mecz ever. Widzowie, ale były dymy. Co się dzieje na tej postaci? Szybko, szybko, hyperka. Dobra, 3 koła życia odzyskałem, pięknie. Hyper i podjazd. Nie trafiam. Nie wierzę w to, że nie trafiłem. Okej, okej, okej. To jest BB, bye bye. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Trafiam, leży. Ja bym chciał z ulta go pokonać. Proszę, nie zabiję go, kruku. Czy uda mi się? Nie, nie będę miał ulta. Jest, ult! Let's go! Porobieni! Connie najlepszym zadymiarzem w tym trybie. Zostawcie łapkę w górę, ten mecz był jednym z mocniejszych na tym kanale. Tak, wiem, wiem. Kiełek nie ma szans, ale postarajmy się nim wygrać. Dobra, Kiełek. Pokaż, że jesteś mocną postacią. Jesteśmy w drużynie spam, nie mamy najmniejszych szans. Ach, dobra, zagramy safe jakoś. O kurczę, Funk. Funk, nie, kruk. Ja uciekam, ja już uciekam. Dostał. Dostał? Dobra, moja skrzynia. Mamy hypercharge na kiełku. Kozak. Teraz moje kujące ciernie będą atakować. Jeszcze raz. Ult. Nie, nie, nie. No i właśnie. Tak też myślałem. Z kiełkiem nie ma co cudować. Nie da się wygrać. Ale drugie miejsce. Przechodzimy do postaci, które tygryski lubią najbardziej. Czyli do 3 najlepszych postaci legendarnych. Spike'a, Kruka oraz Leona. Zaczynamy od pana Kubki. Let's go! No mam nadzieję, że Spike zrobi ich wszystkich na rzadko w tym meczu, bo jesteśmy w drużynie z Krukiem. Ale musimy uważać na Fanga i kolejnego Kruka. Jest też Bibi, która ma hypercharge'a i podwójną gumę. Zobaczymy. Chyba jakiś widz. Siemaneczko, Niko. Jak oglądasz ten odcinek, możesz napisać w komentarzu, że to ty ze mną grałeś, czy coś takiego. Hypercharge. Dobra. Nie ma sensu. Bota zwolnimy w ten czas. Otworzymy sobie skrzynkę, jeszcze gadżetem. Biorę, kroję i lecę pomóc mojemu ziomkowi, ale chyba pierw pokonam bota o power cubesy. Pomóż mi, kruczek. Pomóż, Niko. Zostaw mi ziomka. Dobra, nie udało się. No i po moich power cubesach. Muszę uciekać. Okej. Okay. Przetrwaliśmy to jakoś. Taktyka jest taka, żeby przetrwać troszeczkę dłużej. Strefa niech się zawęzi. I wtedy mamy większą szansę na złapanie kogoś na hyper atak i na ulta. Dobra. Dostał. Dostał.
Teraz nie. Ale dostanie teraz. Dostał, leży. Pięknie. Twoje te power cube'y. Twoje hot doga. Mam go! Tak! Jest złapany! Ale to było combo! Nie wiem, czy to widzieliście, ale był ult Spike'a oraz Kruka w tym samym czasie. 10 power cube'ów, to sporo. Ja się wycofam na razie. Bo ten Fang będzie miał zaraz hyperkę. A nie, to była inna drużyna jeszcze. Czy mi się wydawało? Dobra, raz, dwa. Ha! Nie miał szans z gówniakiem. Let's go! Jak to powiedzieć? Zasrajec Spike wygrywa. Mamy to. Czy Kruczek będzie tak samo dobry jak Spike? Weźmy fajnego skinka do niego, czyli Feniksa Kruka. Koniec żartów. Okej, jest Leon, jest Kruk. Dwa Kruki, dwa Leony! Ale to będzie ciężka przeprawa. Już to czuję. Ale lecimy. Ten Feniks Kruk jako duch wygląda totalnie kozacko. Wjeżdżam. I rozjeżdżam, czy nie rozjeżdżam? Zostaw, 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 zostaw mi tego ziomka. Ten chyba Leon padł, czy nie? O nie, dobra. Przypał, przypał, przypał. Dawaj, dawaj, hot doga. Dobra, zatrułem, jeszcze się uleczyłem. Nice. Potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję. Dobra, mamy hyperkę. Bierz hot doga, ja biorę, ja biorę. Dzięki. Wjazd! I rozjazd! Woo! Jeszcze ktoś żyje? To gdzie ty jesteś, wariacie? Dobra. Nie trafiłem go ani razu? Niesamowita sprawa. Nie ma co go lekceważyć, on ma hypercharge'a. Spowolnieni. Porobieni. O kurczę, właśnie, 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 właśnie. Mówiłem, że nie ma co go lekceważyć. Leon jest totalnym kozakiem na niewidce. Niesamowite. Drugie miejsce. Kruk odpada. Nie spodziewałem się tego. A byliśmy w drużynie znani. Pozdrawiamy Szczepka. Czyli został nam Leon. Weźmy sobie do niego skinka kaczuszkowego. I let's go. Czy Leonowi uda się być tak samo dobrym jak Spike? Czy marnie skończy jak Kruk? Zobaczymy. Jesteśmy w drużynie z Krukiem, więc całkiem spoko. Siema Tropper, siema, siema. I mamy też Spike'a. O wilku mowa. Znikamy od razu. Dobra, porobiony. Nice. Wyczułem go pysznie. Nita, co ty tu robisz? Muszę uciekać, muszę uciekać. To jest totalny przypał. Udało się uciec na szczęście. Wielkie starcie. Muszę wytrzymać, sekunda! Walcz! Nie no, walcz Kruk! Do końca, do końca! O, ma 7 power cubesów, jest ciężko. Jest jeszcze Nita z niedźwiedziem, no niesamowite. Co on robi? Dojeżdża, dojechał! 6, 5, proszę, nie wywróć się, stary. Nie wywróć się, jest szansa to wygrać. Dobra, przejmuję. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, garbaty. Dobra. Dobra, to Nita już ma mega źle. Nita już była przecież prawie zjedzona! Dobra, gdzie on uciekł? Co on zrobił? Zwycięstwo! Nie sądziłem, że się uda to wygrać. Nice! Leon dołącza do drużyny Spike'a.